Gdybym zadał ci pytanie, którego zmysłu ptaki prawie nie używają, co byś odpowiedział? Wskazałeś powonienie? A zatem oto film, który wytłumaczy i rozstrzygnie to, czy węch ma znaczenie w życiu ptaków. Zapraszam do oglądania. Przetrwanie wymierania kredowego. Aby rzetelnie ocenić zmysł powonienia, nie możemy opierać się tylko na współczesnej sytuacji tej gromady. Musimy cofnąć się w czasie aż do momentu, kiedy to według powszechnej opinii uderzyła wielka planetoida, doprowadzając do końca pewnej epoki na Ziemi. Wtedy zniknęły nie tylko dinozaury, a 3/4 wszystkich organizmów, czyli o 66 milionów lat. Musimy cofnąć się do wymierania kredowego. I właśnie podczas tej katastrofy naturalnej węch mógł odegrać znamienną rolę. Gady, od których ptaki ewoluowały, miały ten zmysł dużo lepiej rozwinięty niż inne tego typu zwierzęta. Początkowo to właśnie on pomagał im znajdować pożywienie i możliwe, że dzięki niemu przetrwały zagładę organizmów. Szacuje się, że wtedy stosunek węchu do innych zmysłów wynosił ponad 30%, a wymieranie tylko go polepszyło. Dla przykładu, u dzisiejszych gatunków wynosi czasami poniżej 20%. To, na co warto również zwrócić uwagę, to fakt, iż ptaki są stosunkowo małe oraz często jedzą zarówno mięso, jak i pokarm roślinny. I oczywiście pomogło to w przetrwaniu tego trudnego okresu. Co prawda ewolucja ptaków od gadów z dobrze rozwiniętym rozpoznawaniem zapachów tak naprawdę zbiegła się z końcem mezozoiku i gdyby nie to, zapewne straciłyby węch jeszcze szybciej. Należy jednak pamiętać, że w kredzie ptaki były raczej zwierzętami na dole łańcucha pokarmowego. Wiele z nich jeszcze nie latało, więc wzrok, orientacja w terenie i słuch ustąpiły właśnie powonieniu. Węch w czasach współczesnych. Ale jak się pewnie domyślacie, wymieranie już minęło. A więc jak dzisiaj ptaki radzą sobie z zapachami? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ w dużej mierze zależy od gatunku. Różnorodność ekosystemów na Ziemi sprawiła, że po wymieraniu spora część gatunków zachowała węch, lecz większość zaczęła stopniowo przystosowywać się do innych zmysłów. Spójrzmy na przykład na ptaka kiwi. Nielot żyjący na Nowej Zelandii przez długi czas odizolowanej od świata. Ptak ten nie posiadał naturalnych wrogów, tylko zostali oni sprowadzeni później przez człowieka. Więc przystosował się do życia na gruncie. Te interesujące stworzenia mają nawet nozdrza specjalnie do tego przystosowane, umieszczone na końcu długiego dzioba, tak by skutecznie znajdować pożywienie w ziemi. Tymczasem wzrok pozostał dużo gorzej rozwinięty, choć generalnie kiwi żerują nocą. Innymi ptakami o znakomitym węchu są sępy, szczególnie Nowego Świata, takie jak kondory czy sępniki. Jak każdy chyba wie, są to padlinożercy, którym tego typu rzeczy są naprawdę potrzebne. Potrafią z odległości kilku kilometrów wyczuć związki, które są uwalniane przez rozkładające się ciała, nawet gdy ich stężenie w powietrzu jest bardzo niskie. Oznacza to, że są niezwykle skutecznymi padlinożercami, gdzie świetnie zachowane receptory węchowe są niezbędne w życiu codziennym. Ciekawostką o tych specyficznych ptakach jest również to, że ich mózgi mają dużo większe obszary przetwarzające doznania zapachowe od innych ptaków. Można to porównać do ludzkiej opuszki węchowej, tylko że z większym znaczeniem na tle całego organizmu. Ale skoro już jesteśmy przy sępach, spójrzcie na to. To jest czaszka sępnika różowogłowego zamieszkującego Nowy Świat, a to sępnika czarnego, również żyjącego w Ameryce. Zwróćcie proszę uwagę na ich olbrzymie nozdrza. Z kolei na tej fotografii widnieje szkielet sokoła wędrownego. Owszem, jest to nieco mniejszy ptak, ale różnica i tak jest bardzo widoczna. Wróćmy jednak do pierwszego gatunku. Dla uproszczenia będę nazywał go po prostu sępnikiem. Badanie z 1979 roku przeprowadzone w lasach deszczowych Panamy dowiodło, jak dużą rolę pełni zmysł węchu u tych ptaków. Rozłożono 72 ciała kurczaków w ciągu 4 dni. Przykryte przez gęste korony drzew były z góry niewidoczne. Potem zaczęły przylatywać pojedyncze osobniki. Wynik był zaskakujący. Tylko jeden sępnik odnalazł jednodniowe ciało kury, aż 52 sępniki wybrały te rozkładające się 2 dni, 16 3-dniowe, a 3 pozostałe te gnijące 4 dni, o najbardziej niemiłym zapachu.
A zatem ostatecznie można było stwierdzić, że szukając padliny wolały te o łagodniejszym zapachu oraz że węch był głównym nawigatorem w poszukiwaniu pożywienia. Zaobserwowano także, że sępniki miały trudności ze znalezieniem nieuszkodzonych tusz bez wydostającego się zapachu oraz że dzięki zmysłowi powonienia były w stanie określić wiek oraz jakość padliny. Gatunków, które nadal świetnie wykorzystują węch, jest jeszcze dosyć dużo. Zaliczyć do nich możemy również najcięższą papugę świata, czyli kakapo, albatrosy, które czują zapach pożywienia już nawet z 20 km, oraz burzyki i petrele. Nie najgorzej funkcjonuje on także u gołębi. Natomiast u prawie wszystkich ptaków śpiewających ma on dosyć małe lub nawet znikome znaczenie. Wyjątkiem jest tutaj sikora bogatka, sikora modra i jeszcze kilka innych gatunków sikor. Tymczasem wróble, kosy, pokrzewki i inne tego typu gatunki mają bardzo ograniczone zdolności do wykrywania zapachów. Przez wiele dekad, nawet w świecie ornitologii, nikt nie przykuwał uwagi do węchu. Tłumaczono to tym, że ptaki, a przynajmniej ich duża część, mają znikomo rozwinięte receptory węchowe, bo najzwyczajniej w świecie nos nie jest im tak potrzebny. Później okazało się, że 37% mózgu u ptaków rurkonosych, czyli jedynych ptaków neognatycznych z dobrym węchem, jest poświęcone właśnie temu zmysłowi. Ale jak później udowodniono, pod rzędzie śpiewających to już niecałe 3%. Na świecie jest ich ponad 4900. Dla porównania wszystkich gatunków ptaków na Ziemi jest około 11 tysięcy. Dzięki temu możemy łatwo wywnioskować, jak wielki wpływ na to ma środowisko życia. Faktem jednak jest, że po prostu większość ptaków opiera się na innych zmysłach i oczywiście mam na myśli szczególnie wzrok, a w wielu przypadkach także słuch. Ale jeśli nawet dany gatunek nie rozwinął na tyle powonienia, by znaleźć się w tym materiale, to oczywiście nie możemy zwracać uwagi na pozory. Prawdą jest, że podczas dotykania piskląt czy podlotów mamy to szczęście, że nie trzeba się obawiać o wykrycie ludzkiego zapachu przez rodziców. Owszem, ptaki, nie licząc tych synantropijnych, boją się ludzi, ale nie ze względu na działanie węchu, lecz poprzez znalezienie się w zasięgu ich wzroku. To nie znaczy, że podczas bytowania nie zważają na sygnały węchowe. Przykładowo kury, czując krew, zachowują się jak podczas sytuacji zagrożenia i wywołuje to u nich stres. Stąd też dziobanie się u tych ptaków jest szczególnie niebezpieczne w gospodarstwie i warto wtedy reagować. Z kolei sikory modre, jak dowiodły badania, odmawiają wejścia do budek lęgowych, w których dostrzegły chemiczny sygnał łasicy. Powiedzieliśmy już sobie o tym, które ptaki mają węch i tak naprawdę moglibyście już wyjść z tego filmu, gdyby nie fakt, że wiele gatunków, które ten zmysł zachowały bardzo słabo, wie jak na niego działać w przypadku choćby ataku drapieżnika. I nawet myślę, że ten wątek zasługuje na osobną część materiału. Nie czuję, ale wiem, że inni czują. To sformułowanie jest w 100% prawdziwe. Wiele ptaków, iż może i faktycznie ma słabo rozwinięty, omawiany dzisiaj zmysł, to jednak wie, że ich wrogowie naturalni używają go przez cały czas. A co więcej, dobrze znany przez wszystkich dudek zwyczajny, którego oczywiście możemy spotkać w Polsce, jest idealnym tego przykładem. Pisklęta tego ptaka w kryzysowej sytuacji, kiedy w pobliżu gniazda pojawi się drapieżnik, potrafią w bardzo interesujący sposób go odstraszyć. A przypominam, że tym drapieżnikiem najczęściej są drobne ssaki z dobrym i wrażliwym węchem. Mianowicie w czasie takiej sytuacji wydzielają wprost na niego substancje o bardzo niemiłym zapachu, porównywalnym do siarkowodoru albo gnijącego mięsa. Mam nadzieję, że nie jecie przy tym filmie. Ten ich cały specyfik skutecznie pomaga im uniknąć śmierci, bo zwyczajnie same tego nie czują, natomiast drapieżnik dostaje wtedy sygnał, że ofiara jest albo trująca, albo zwyczajnie woń jest tak niemiła, że rezygnują z ataku. To daje także do myślenia wszystkim początkującym ptasiarzom, którzy znajdą gniazdo tego ptaka, a skończą najprawdopodobniej nie z pięknym zdjęciem piskląt, a z sytuacją, którą zapamiętają do końca życia. Tego typu zagrania wykorzystują też pisklęta sów, mew oraz albatrosów. Dlatego też zalecam nigdy nie zbliżać się do ich gniazd. Tym bardziej, że rodzice przez taką nieuwagę mogą porzucić lęk. Istnieją również gatunki, które choć węchem nie kierują się na co dzień, to zdają sobie z tego sprawę, że zapach ma diametralne znaczenie w tym, czy zostaną upolowane, czy też nie. Tak zachowują się na przykład krzyżówki, które słyną z zanurzania się w połowie,
podczas poszukiwania pożywienia, ale potrafią robić to również w całości. Badania wykazały, że te ptaki zdają sobie z tego sprawę, iż wydzielają zapach, który przyciąga drapieżniki, czyli ryby i duże ptaki drapieżne. A zatem tą z pozoru zabawną technikę wykorzystują, by nie tylko ukryć się przed zagrożeniem, ale i zmyć swój zapach. W ten sposób maskują go na tyle, by zmniejszyć szanse zostania ofiarą. Generalnie ptaki należące do kaczek mają słaby węch, aczkolwiek wykazano, że często unikają nawet miejsc z dużą ilością pokarmu roślinnego, który jest także w stanie przyciągnąć drapieżniki. Patrząc na wszystkie argumenty zarówno za, jak i przeciw, odpowiadające na przewodnie pytanie tego odcinka, na pewno możemy stwierdzić, że ptaki mają węch i że każdy z nich używa go do jakiegoś celu, z czego wiele gatunków rozwinęło go do perfekcji lub też, jak kto woli, zachowały go w znakomitej formie. Stereotyp ten jest jednak w pewnym stopniu prawdziwy. Formułując wniosek, trzeba sobie powiedzieć, że wszystko zależy od gatunku, ale niestety żaden ptak nie jest w stanie wywęszyć lub odnaleźć zgubionych kluczy, portfela czy pilota od telewizora.